Hello, hello, witam bardzo serdecznie, witam na live'aju, w ten cichy wieczór. Cześć Aiden, cześć Precelku, cześć Lawrence, cześć Wierzba, cześć Ty Simon, hej Janulej. Hej Lucky, cześć Robix, cześć Shaxi, cześć Akamix. Cicho, zimny, deszczowy, jesienny wieczór, chciałeś dodać? Ojej. To u mnie chyba nie pada. Tak mi się wydaje. Cześć Gabi. Jak to cichy? No, taki horrorowy. Cześć Fuller, cześć Grzesiowaty. Hej, Jotka. Hej, hej, witam, witam. Bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy nowy horror Blair Witch. Cześć Koczmaster. Cześć Kocuro. Cześć Kacemio. Wow. Ale was dużo dzisiaj. Szaleństwo. Licho nie śpi, tak. W centrum padało. O, to smuteczek. Dobra. Odpalamy grę. W ogóle dopiero niedawno mądra ja doczytałam, że jest to gra polskiego studia i dodatku studia od Layers of Fear. Wcześniej jakoś się nie kapnęłam. Jak ktoś ma padaczkę, to trzeba uważać. Green Hell, ojej, a to gra? Mamy autozapis. Cześć Stormbless, cześć Wilku. Dwie dobre wiadomości. Pierwsza, skończyłem katałę z Lili, a druga, mam dzisiaj w końcu wolną chatę. Jej! Gratulacje, Lawrence. Jak ci się podobał ten wątek z Lili? Czy to znaczy, że będzie lipa? Jak to lipa? Ale już w firmie się podobało. Cześć Miraf, cześć Samfu. No, Gabi, ja jestem niezorganizowana z tą grą bardzo. Znaczy, w sensie wiedzy. Zresztą ogólnie ostatnio w grach z wiedzą jestem do tyłu, także... No. Przyszłość nie jest przesądzona. Twoje człowieczeństwo zostanie poddane ocenie. Twój każdy krok jest obserwowany. Dosyć, powiem szczerze, akcja jak w komedii romantycznej, albo w brazylijskiej telenoweli, ale dużo się działo, tylko powiem. O, muszę kiedyś zobaczyć ten wątek. Sobie ogarnąć. Do 24 września suby kosztują 50% mniej. O, wow, ty wiesz takie rzeczy, a ja nie wiem? Super. Cześć Magok, dziękuję bardzo za 6 miesięcy wspólnego przesiadywania. Oh my god, jak się jest niezorganizowanym z wiedzy, to się ma więcej niespodzianek. No właśnie, coś w tym jest. A Miraf, ja też grałam te stare Blair Witch, ale tylko pierwszą część i tylko demo. W ogóle te pierwsze części są tak niesamowicie pobagowane i tak są dziwnie w ogóle skonstruowane, że to jest kosmos, ale od czasu do czasu sobie wracam do let's play z tego, bo gry miały swój jakiś taki dziwny klimat, taki swoisty, niebywały, nie wiem, być może też dlatego, że znam filmy i ogólnie jakoś tak fajnie jest. Cześć Torgus! Też grałem kiedyś starego Blair Witch. O, to fajnie. A przeszedłeś całego w ogóle? Bo tam była trylogia cała starego Blair Witcha i jest taki kosmos. Ale miały swój klimat. Cześć Krzysztof. Nie wiesz, to jak wszędzie są hashtagi September? Aha. Ojej. Nie, no ale nie wiedziałam, Jotka. Ja jestem taka w tyle strasznie. Dobra, czy dźwięki są ok? Znaczy, w sensie muzyka jest tu bardzo cicha na razie. Ale no mogę podgłośnić jak coś. Wszystkie trzy przeszedłem i mam. Wow. Cześć, Ols. Project Remedium teraz fajna. Aha, to nie znam.
Na razie jest okej, okay. Dobra, to zobaczymy jak będzie w grze, jak się ogarniemy. Dobra. No w takim razie jedziemy z tym koksem. Się boję. O, ktoś wchodzi do lasu. To zły pomysł. Zawróćcie. Jedną część grałem, całą przeszedłem, ale nie pamiętam tego, to była raczej nie pierwsza. A, okej. Okay. Rozumiem. O, będziemy tym kolesiem z psem. Będziemy chodzić z psem w ogóle. Kosmos. Ale fajny pomysł. Nawet. Podobno ten pies będzie nam wskazywał różne rzeczy też w tym lesie. Więc ogarniemy sobie. Tak, mamy pieska. Precelku, widziałam, że jest osiągnięcie na Steamie. Pogłaskaj psa. Więc chyba można. Jak długo piesek przeżyje. No mam nadzieję, że on jest nieśmiertelny, nie? Queen to survival od polskiego studia. O! Ale... aha, The Forest. A ja The Forest to ja nie lubię za bardzo. Kliknij tab, aby wyjąć swój telefon. Okej. Okay. Kliknij, aby odebrać. Boże, kiedy masz stary telefon, człowieku! A no tak, bo to jest 96 rok, zapomniałam. O, będę się obracać. Nie będziemy patrzeć na drogę. Nokia 3030. No, Jess, wait. I'm glad you did. I'm almost there. I'll call you later, okay? Alright. Just be careful. Okay. Fajny przerywnik. Nie patrzę na drogę, trzyma się jakby patrzy. I jeszcze w dodatku rozmawia przez telefon, prowadząc auto. Bardzo nieładnie. Lagi z winy OBS-a. No, mogą być, niestety. Za rozmowa telefoniczna podczas jazdy. Przepraszam, Shaxi, to nie moja wina. On sam nie zapiął się. Pasów, w sensie. Boże. O co chodzi w Blair Witch? Znaczy, w tym akurat chodzi o to, że to jest były policjant, ten koleś z tym psem. I on się chciał właśnie włączyć do poszukiwań zaginionego chłopca, który gdzieś zaginął właśnie w tych lasach koło Burkittsville. I no i w tych lasach podobno według legend grasuje wiedźma właśnie z Blair, nie? Ogólnie nie wiem, jak to będzie tutaj fabularnie, bo podobno ta gra jest połączeniem co do tego, co było w filmach. Nie wiem, czy do tego, co było w grach wcześniej, ale... bo w grach wcześniej była taka cała historia na ten temat tej wiedźmy i w ogóle co się z nią stało i takie tam... Cześć, Travis. Może to się dobra, nie wiem. Jak ustawiła się w PS w grze? Nie wiem, nie pamiętam, czekaj. Da się tu zobaczyć? W ogóle jak kamera wygląda. To nie, to jest z rozgrywki, ekran. Tak mam ustawione FPS-y na 60. Uwielbiam, jedźmy. Super!
No, także podobno będą nas tutaj gonić, będą zagadki, więc tak, no, standard, jeśli chodzi o horrory. Cześć, piesku! Jak mogę cię pogłaskać? Chyba cię nie mogę pogłaskać teraz. Nie, czy... Ja nie... Czy ja mogę włączyć jakąś latarkę? Nie, chyba już nie. Chyba jeszcze nie, dobrze. Okej, jakiś parking. No i pełno tych. O, dzięki robić za chirki. Zazwyczaj w lasach to menele grasują. Niektórzy jak wiedźmy, o matko. Da się bez limitów. Mogę spróbować, tylko nie wiem, czy to się nie popsuje. No można dać nieograniczone. Myślicie, że to pomoże? Czymś? O, można zapisać grę w ogóle. Tworzy trwałą kopię ostatniego autozapisu. Co? Nie rozumiem. O, prolog. Jesteśmy w prologu. Kosmos. No, gonić będą zagadki. Ulubione rzeczy na... Głoskanie będzie w formie efektownej sekwencji kuta. No, pewnie tak. Dobra, co tu mam sprawdzić niby? O, tu coś jest. Weź interakcję. O, cześć, Seru! Dzięki bardzo za cheerki. Tak, horror. Czytaj. Antoni, gdybyś przestał trząść portkami za każdym razem, gdy ktoś wspomina o wiedźmie i zdecydował się jednak pojawić, to sprawdź bagażnik. Znajdziesz tam krótkofalówkę. Zostawiam ci także zdjęcie dzieciaka, którego szukamy. Wywołaj szeryfa Leninga na kanale drugim, gdy zdecydujesz się do nas dołączyć. W sensie, to jest do nas? Czy do jakiegoś innego kolesia? Dobra, mamy krótkofalówkę. First come, first serve. A, dobra, czyli nie jest... No tak, bo my jesteśmy Elis. Jezu. Myśl nad tym, co robisz, kobieta. Aha. Ja mogę obracać swoją ręką? Wow. Działa to tak w odwrócony sposób. Ojej, wierzba, dziękuję bardzo za suba, dziękuję. I dziękuję za cheerki, Shaxi. Tak bardzo tematycznie. Dziękuję. Dobra, jak mam tu wybrać kanał drugi niby? O, dobra, nieważne, schowałam to. Okej. Okay. No daj się pogłaskać. Halo. Jak mam się pogłaskać? O, mam zbliżenie. Czy tu jest sterowanie gdzieś? O. Klawiatura, mysz. Interakcja, shift, biegnij. O, mam ekwipunek. Kłócanie, komenda dla buleta. C. Okej. Okay. Nie można go głaskać. Ale lipa. Nie działa C, póki co przynajmniej. Control. Control działa. Biega nie działa. Peter Shannon. Wiek lat 9, płeć męska. Daj lepiej 60 fps i V-Sync. Jeśli możesz, gra powinna płynnie działać. Okej, okay, zaraz ogarniemy. Waga 30 kg, włosy brązowe kręcone, oczy pilne. Peter ubrany był w zielony t-shirt, czapkę z logo Baltimore Crows. Ostatni raz widziany 15 września 96 w Woodkidsville. Jeśli ktokolwiek posiada informację na temat zniknięcia Petera Shannona, prosimy o kontakt. Dobra, dobra. Wybrane przedmioty są przechowywane w plecaku. No dobra, klikam tab, nic się nie dzieje. Ej, gra się zwiesiła czy co? Halo? Nic. Ej! Już się gra zepsuła. Dajesz mu smaczki, gdy daleko pójdzie. A, okej. Okay. Więc nazywa się Bullet? Tak, ładnie. Aha, dobra. Faktycznie, ale widoczny jest ten ekwipunek? Ale jednak nadal nie mogę nic zrobić. Nie mogę się ruszyć. Zadzwoń. Fajnie. Ja bym się chciała
ruszyć z tego miejsca. Co? Skórzany portfel? O, dzięki Bogu. Boże drogi, już myślałam, że utknę tam na zawsze. Cześć, szpilki, Joki. Ale Eru, tam było też, że kółkiem myszy się klika. Więc ja klikałam też. Dobra. Co ja miałam zrobić? Ekran 60 fpsów i V-Sync. Tak, chcę zapisać zmiany. Okej. Okay. Dobra, czy jest tu coś jeszcze? Czy ja mogę schować to, co mam, tą latarkę? Teraz to już sama nie... O. Dostałam osiągnięcie. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Dobra, tą latarkę to chyba będę miała do końca świata włączoną. Widzę. Nie wiem, jak ją schować. Czekać. Chyba, że... Nie, bo tutaj się wyłączę. Chyba, że... O, dobra, tak się... Dobra. Już ogarnęłam. Haha. Trzymamy latarkę, zbugowało się menisko czy nam ekran. Taka kolekcja samochodów, bardzo zachęcająco wygląda to śledztwo, tak. Dobra, chodzimy do lasu. Nie można na rowerach. Co to? What is this? Nie wiem. Ale dostałam osiągnięcie idol. Dobra, jest w ogóle dzień, więc nie powinno być aż tak strasznie. Zaraz pewnie zrobi się noc, dając moje szczęście. Ciekawe, czy jest jedna główna ścieżka, czy będziemy się tak, wiecie, przenosić różnymi ścieżkami. Moja orientacja w terenie jest beznadziejna. A co dopiero tutaj? Jak ten las się będzie zmieniał? Tak, let's go! Oh my god. Jaka muza. Drewniana zabawka wiedźmy, no. Wygląda jak mikrofon sławnych piosenkarek. O nie, Sampu. Wow. I ten epicki znak wycięty w drzewach. I'm loving it. No, czasami może lekko przycinać torpus. Nie wiem, czy to kwestia OBS-a, czy... gry samej w sobie. Chociaż u mnie chodzi dosyć płynnie, więc pewnie OBS-a. Jej, spadliśmy gdzieś. A pies jak się tu dostał? Okej. Okay. Okej, okay, poszedł się tarzać w liściach. Czy ja mogę cię pogłaskać? Już kurde. Muszę ogarnąć, jak to głaskanie działa. Chcę to osiągnięcie. Ograniczenie FPS. No ale kazaliście mi zmienić. No to zmieniłam. No point in waiting any longer. It's called landing. Nie, internet, nie umierajcie. Mam wybrać mikrofalówkę. Krótkofalówkę. Ustaw kanał drugi. A jak się... Aha, zmienię kanał drugi. Ellis to base. Czy copy? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You've got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem. Jakieś kłopoty zdrowotne ma. I'm not gonna screw this up. Not this time. Czy mam wrażenie, że ten pies co chwilę sika gdzieś? Roger that. Over and out. Well, time to get to work. Mikrofalówki też fajne, tylko z niej nie da się komunikować. To niestety. Czy powinno być za tymi znakami? Nie wiem. No tutaj jest pełno takich rozwieszanych. Chodźmy przed siebie, nie mam pojęcia.
Już nawet żadnej ścieżki nie ma w tym lesie. O, chociaż nie, tu jest właściwie. Jakaś chyba pseudo ścieżka. Piesek! Gdzie jesteś? Aha, tu. Jak ci mogę wydać komendę? Nie da się. Albo nie działa to jeszcze. Jesse, here you go! Taśma policyjna. Znaczy, no, taśma policyjna, ale... Jeden git! Jakiś wieczór się zbliża, ale w sumie jest jeszcze dość jasno. No, ale może przyspieszmy kroku. Jakieś inne patyki. Mogłoby się już coś dziać. O! Stuknij, by wezwać buleta. Możliwe, że zmniejszenie jakości grafiki poprawi płynność gry. Okej. Jej! Bulet przybiega. O! To bulet! Twój pies pomocnik! Słuchaj jego szczekanie i obserwuj jego mowę ciała. Boże! Będzie cię ostrzegał o kłopotach, ale przy ich rozwiązywaniu niezbędna będzie twoja pomoc. Pamiętaj, że to, w jaki sposób go traktujesz, może mieć wpływ na jego zachowanie w dalszej części gry. Nie oddalaj się od niego. Dłuższe przebywanie samemu może mieć wpływ na twój stan psychiczny. O nie! Musimy go przywoływać. Gdy stracisz z oczu buleta, naciśnij C, by go przywołać. Gdy będzie w pobliżu, spójrz na niego i przytrzymaj C, by otworzyć i zamknąć koło komend. O, więc tutaj jest pogłaszcz. Ale ja nie chcę szukaj, ja chcę głaskaj. Nie wiem, czy to jest... Nie mogę wybrać głaskaj, musi być szukaj. Nie, nie oddalaj się! No masz. Biegniemy za nim. Coś znalazł, czekajcie. Ja chcę go pogłaskać. No nie dostałam osiągnięcia, halo. O, dobra, teraz dostałam, dziękuję. Aha. Okej. Dokąd ja mam pójść teraz? Znaczy, jak coś mogę później zmienić, ale przypuszczam, że gra się trochę ustabilizuje z czasem. Dobra, idziemy do przodu. Jeszcze będziemy słyszeć ich odgłosy. O! Jak się wchodziło do naszej komórki? Nie. Ja chciałam... Jak tu wejść w SMS-y? Gry tu są! Wiadomości, o. Jazz. Zadzwoń, gdy będziesz mieć chwilę. Okej, okay. Jak mam to zrobić? Historia połączeń. Są jakieś gry na nim? Zaraz sprawdzimy. Głaskanie od konkretnego poziomu zażywości. No. Dopiero co wlazłam do lasu. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. And Jess, I Yeah? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Thanks, Jess. And call me if things get rough, okay? I'll be here. Will do. Już? Kończyłeś? Dobra. Dawaj te gry. Gry. Cobra Masters Shooter Deluxe. O nie! Jest wąż! Można grać! Ha, ha. Oh my god! Nie wierzę w to. Ale kosmos. Jak się tu skuć? Nie da się. Dobra, a Shooter Deluxe? Aha, to po prostu... Jak Galaxy stara.
Czy jak to się tam nazywało? Zabawa wężem w lecie. O nie! O Boże, kaczacha. Brak sygnału, świetnie. Dobra, idziemy. Może jak psychika mu siądzie, to gry naprawiają. No, może. Dobra, może niech szuka coś. Znalazł coś? No. Nie? No to idziemy tędy. Za to pewnie też są osiągnięcia, olejmy tę fabułę. Nie. Ja chcę, żeby coś się zadziało. Ja na razie nie mam pojęcia... Aha, tu coś jest. Tylko ja idę. Ej no, psie! Bo mi stoisz przed rzeczą, którą chcę zabrać. Aleksander. Okej. Zagubiony w lesie. Chodź piesku. Idziemy. Jak sygnału, a przed sekundą dzwoniliśmy do Jazz. No właśnie, nie? To jest właśnie magia starych komórek. Pisma już czeka z kolacji. Tak. On nam... O Jezus! Co to było? Czemu mi pies uciekł? Jak ja mam tu ble... Aha. Gdzie on uciekł? Ej, ja nie patrzyłam. Poleć! Gdzie? Gdzie on? Jezu, w krzaczorach się schował, nie widać go w ogóle w krzaczorach. Jest jakieś pseudo jeziorko. Kiepsy z jeziorz. Podmokłe te tereny. Czy ja tu nie byłam przed chwilą? Ja się mam wrażenie, że trochę się kręcę w kółko, ale... w sumie mokro tu nie było. Teraz się kręcę. Co? Gdzie? 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 O Boże, latanie za tym psem to będzie tragedia. Czuję. Gdzie ty jesteś? Aha, pod nogami. Świetnie. Ale coś tam znalazłeś, czy coś? Bo... nie, nie wiem, jakieś kiki tylko. No to już byliśmy. Chodźmy stąd. Dobra. Czy ja mogę gdzieś dojść? Gdziekolwiek. Byłoby fajnie. To jest samo miejsce co wcześniej, a mokro, bo ten pies ciągle sika. No cóż. To całkiem możliwe. Aha, tu? Dlaczego nie w tę stronę? Nie byliśmy tu? Jakieś kruki słyszę. Gdzie on coś biegnie? Chodź tu. Dobra, tu były te podmokłe chyba. Ja chcę jakąś krew, ucieczkę przed mordercą i żeby Ania krzyczała. O Boże. O matko. No przypuszczam, że trochę minie, zanim nas tu będą straszyć. Na razie to ja się gubię w tym lesie i w ogóle nie wiem, dokąd mam pójść. Gdzie jest mój pies? Poleć! Gdzie on jest? Czemu on jest tak daleko? Heal! No, tutaj. Dobrze. Bardzo dobrze. O, tu jest ta taśma policyjna. Chodźmy za taśmą policyjną. Nie przeniknie na ściana krzaczorów, tak? Musisz temu pieskowi kazać szukać cały czas? No właśnie, nie wiem, bo on czasami nie reaguje. Że, znaczy w sensie, że... O, teraz jest schodź. W sensie, że wcześniej nie było co znajdować. Zatem... O! Słyszałam też, że on czasem sam się rusza. W sensie nie trzeba mu kazać tego robić, tylko sam znajduje rzeczy. Co tu jest niby? A to te kruki gdzieś.
chcą. The world's not your goddamn trash can. Super! Znalazł mi puszkę po kawie. Znaczy puszkę. Kubek po kawie. No chcę koniecznie do tego jeziora. No ale byliśmy tu. Chodź, idziemy stąd. Co tam znowu słyszysz? Chodź tu. Cześć, kumaty! Co znowu? On chyba na te kruki szczeka, coś mam wrażenie. No nie jest. To jest w ogóle jakaś cała jaskinia. E? Aport? Aha. Tam wlazł? Aha, ja nie wiedziałam, że takie rzeczy mogę robić. Co to jest? Czapeczka! Czyż go od tego dzieciaka? Trzeba ci mini mapa i licznik kroków, tak? To jest Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Stuchnica, by pokazać przedmiot Bulletowi. Okej. Okay. Wąchaj! Niuchaj! Bierz go! Good boy. Now show me. No. Ellis to base. I found Peter's cap. To czekaj, bo ja go zgubię zaraz z widoku. Teraz musisz z nim gadać. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Czekaj, bo ja go zgubię zaraz. No i coś te krzaczory tam. Bullet, wait up! Wow, o, kurde. Ups. Ups. Trzeba założyć psu czapkę na głowę, po prostu. Okej. Bullet! Bullet, gdzie jesteś? Ale się spierdzieliliśmy. Bullet, where are you? Okej, fajnie. I z powrotem na górę? O nie. Czuję bicie serca. Where are you, buddy? Gdzie jest ten pies? Ja się boję. Where the hell is he? W głowie już mi się zakręci. No. Where's that dog? No, not now. On jest... Może on jest chory na ataki paniki czy coś, ale to po co idzie do lasu nawiedzonego? Aha, zaraz umrę, nie? Bullet? Gdzie jest mój pies? On mnie musi uratować. Hej. To nie. Umrzemy tu. Cześć, Tommy. W sumie cały prolog cię ominął. Nie wiem, dlaczego nie wchodzi się o krzaczory. Nie wiem, czy da się w tej grze skakać. Chyba nie. Chyba nie było. I co? Teraz? Umarłam? No, chyba to są te problemy. Wygląda, jakby miał jakieś ataki paniki. I na przykład bez psa sobie nie radzi. Po tym lesie podobno leszy. Na 30 levelu gra z... Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Boże, przecież ty idziesz do nawiedzonego lasu. Masz jakieś ataki paniki. No dobra, skoro... Znowu krzaczory idziemy, świetnie. Już się wieczór robi. No nie, znowu mi telefon dzwoni, czekajcie. Hey, hey, Jess. Ellis, is everything all right? You don't sound so hot. No, ja już się ciemno robi, nie? Czekajcie chwilę. Teraz włączymy latarkę. Ellis, maybe you should... No, I said I'm fine. Dobrze, że ten pies czeka. Now listen, I think I saw something.
I gotta go. I'll call you later. Ale jeszcze nie wiem, co tam widzisz. I'm sorry, Jess. Latarka. Że ona działa. Jezu, czyli to światło prawie nic nie robi. Ta latarka nic nie robi. Okej. Okay. Co? Idziemy dalej. Za pieskiem. Hej, Kadabedu. Zasięg wrócił. Że nasz bohater chciał sobie coś udowodnić, pokonać swoje lęki, pozostawić demony przeszłości za sobą. No, też mi się tak wydaje trochę, ale... Ale ja bym nie poszła do takiego lasu w życiu. Aby mnie zaciągali siłą, żeby pokonać swoje lęki. Do nawiedzonego lasu nie pójdę. Tylko w grze mogę. Było wygodnie. Tak, pies z lampką w ogóle na zamiast tej czapki. Taką lampkę mieć na tej czapce i dać temu psu. Już lampa naftowa daje większe światło. No. O, zaczynam jakieś dziwne dźwięki słyszeć. Obozowisko! Czy ja mogę cię pochwalić? Czekaj, stój. O. Dobry piesek. O, jakie to urocze. Wcześniej nie było tej animacji. Dobra, co to jest? Jakaś kamera. No nie, i teraz będę łazić z kamerą, tak? Ciekawe, czy to jest ta kamera z filmu. I pytanie, z tego nowszego, czy z tego starego? Co ci pomyśleli? Nie wskaźnik laserowy dla koty. To może. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Okej, kobieta bez twarzy. Alice, I can't do this anymore. Ja czasami miałam takie sny w dzieciństwie, że ludzie nie mieli smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me, like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, hi, Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. Oh, my God. Kamera z Resident Evil. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Nie wiem, wydaje mi się, że to drugie, Travis. To by było dziwne, jakby znalazł kamerę z takimi nagraniami. O, incoming. To jest na telewizorze. Koleżanka ze studiów robiła imprezę urodzinową swojej przyjaciółce, zaprosiła moją siostrę i była całą imprezę obrażona. O nie, ale smutna. Jakiś rogacz. Alice, you got my message. You, want to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Aww. Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yes, yes, sir. Hej, dostał pieska. Boże, co to było? Smart TV w 96 roku. Wszyscy mają cenzurę na twarzy, no. Did I pass out? Super! I obudziłeś się w nocy, Lesie. Oh, shit! It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Miałam latarkę. O, dobra, powiedzmy, że trochę więcej światła daje, ale... Oh, Jesus Christ. Dobra, teraz ruszanie się tutaj będzie ciężkie. Dobra, zapiszmy grę. Wow, to już jest rozdział trzeci, ale żeśmy przelecieli.
I zrobimy sobie przerwę. 5 minutek. No, strasznie ciemno. I potem będziemy eksplorować dalej. Masakra. Zemdlał i obudził się w namiocie. Tak, ktoś go położył, nie? Jeszcze rozebrał może. No. Jestem ciekawa, ile ma rozdziałów ta gra, bo tego też nie wiem w sumie. Co jesteśmy dobrzy w tej gry, oczywiście. Dobra, to robię przerwę i za 5 minut się widzimy.